Obchody Dnia Ziemi prawdopodobnie wielu osobom kojarzą się z tak zwanym sprzątaniem świata. Nie możemy jednak zapominać o tym, skąd czerpiemy wiedzę na temat tego świata. O mapach. Znajdujemy się w dziale kartografii Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. To miejsce ciekawe nie tylko ze względu na liczbę i różnorodność zbiorów, ale także ze względu na to, że mapy to wielka pasja fundatora Ossolineum, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Zalążek kartograficznych zbiorów Ossolineum to 230 map należących właśnie do Józefa Maksymiliana. Czy te mapy nadal się tutaj znajdują? Jedynie drobna część z nich, ponieważ założycielska kolekcja, księgozbiór, który został przekazany zakładowi przez fundatora hrabiego Ossolińskiego, w większej mierze znajduje się we Lwowie w swojej pierwotnej siedzibie. Po II wojnie światowej, kiedy władze sowieckie zarządziły podział zbiorów, zdecydowano, że mapy nie będą i inne dokumenty kartograficzne nie będą przekazywane Polsce. Dlatego jedynie drobna część, dzięki temu, że zostały wcześniej wywiezione przez Niemców, trafiły po wojnie do zbiorów wrocławskich. Jakie okazy kartograficzne jeszcze znajdują się właśnie tutaj w dziale kartografii? Och, wybór jest ogromny. Mamy atlasy, zarówno zabytkowe, takie jak ten, który zaraz będziemy oglądać, XVIII-wieczne i starsze. Mamy też bardzo pokaźną kolekcję kartografii współczesnej, XX-wiecznej, dzięki patronatowi, jakim naszą bibliotekę objęło wydawnictwo, Państwowe Wydawnictwo Kartograficzne. Z okazji Dnia Ziemi chciałbym Państwu zaprezentować mapę przedstawiającą świat według stanu wiedzy z pierwszej połowy wieku XVIII. Mapa została zamieszczona w dziele nazwanym Atlas Novus, czyli po prostu nowy atlas, opracowanym przez Matthiasa Zeutera, wybitnego niemieckiego kartografa z epoki baroku. Chciałbym szczególnie przybliżyć Państwu takie detale, które wskazują na niedoskonałość ówczesnej wiedzy geograficznej. Proszę spojrzeć, Kalifornia jest tutaj wyspą. Nie ma połączenia z kontynentem amerykańskim. Zachodnie wybrzeża Kanady nie są w ogóle poznane. To jest klasyczna biała mapa, taka przysłowiowa. Z kolei Nowa Gwinea pojawia się dwukrotnie. Na półkuli zachodniej i na półkuli wschodniej. Co dokładnie widzimy na tej mapie? Jest to mapa, która charakteryzuje się pewnym osobliwym błędem artysty, który ją kolorował na zlecenie wydawcy. Mapa przedstawia ówczesne księstwo brandenburskie, a więc zachodni sąsiad Rzeczpospolitej. Tutaj nawet fragment Polski jest widoczny. Natomiast co zaskakuje czytelników, którzy są zapoznani z herbami tamtego okresu? Odwrócono kolory herbu. Orzeł brandenburski był czerwony w srebrnej tarczy, tymczasem tutaj mamy zupełnie herb Rzeczypospolitej, a właściwie korony polskiej. Biały, srebrny orzeł w czerwonej tarczy. Wspomniał Pan wcześniej o artyście, który tworzył te mapy. Jakie trzeba było mieć kompetencje, żeby coś takiego robić? Kto robił takie mapy? Nie zawsze się to łączyło. Umiejętności kartograficzne z talentem artystycznym. Zwykle zatrudniano grawera, który był w stanie w płycie miedzianej, stalowej lub w klocu drewnianym wyrzeźbić odpowiedni relief, który mógł posłużyć później do druku na papierze. Na co dzień zbiorami w dziale kartografii zajmują się dwie osoby, które dbają o to, aby te zbiory zachowały się w jak najlepszej kondycji. Do działu ma dostęp każdy, kto tego potrzebuje. Wymagana jest jedynie karta biblioteczna Ossolineum. Echo 24, Agata Sibilak.